Wakacyjne warsztaty językowe dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat to świetna oferta Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, łącząca dobrą zabawę z efektywną nauką języka angielskiego. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum organizuje w tym tygodniu wakacyjne warsztaty językowe. Dzieci ze Słubic mają możliwość spędzić miły, przemiły czas. Oprócz tego mają ogrom animacji, zabaw i uczą się języka angielskiego w sposób taki bardzo lekki, wakacyjny i słoneczny, więc nie ma stresu, na pewno nie siedzą w ławkach. I dzisiaj faktycznie, dzisiaj mamy dużą atrakcję, odwiedziła nas Sara z przyjaciółmi, dzieci są zachwycone. Nasze warsztaty trwają do końca tygodnia i chciałabym jeszcze dodać, że te warsztaty są organizowane nasze w ramach działalności gospodarczej fundacji, czyli wszystkie pieniądze w ramach działalności fundacji przekazujemy na cele statutowe, czyli te pieniądze wracają do społeczeństwa, bo to są płatne warsztaty, ale te pieniądze wracają tutaj do mieszkańców, bo w ramach tego organizujemy festyny, imprezy, pikniki i również jako wkład własny do projektów, które są dla lokalnej społeczności. Zobaczcie, kto jest. Zobaczcie, kto jest. Z wakacji ostatnio i teraz przyjechali moi cudowni, moi po prostu ulubieni będzie koncert właśnie w moim rodzinnym mieście. Czekałam na niego bardzo długo, w sumie rok i dużo się zmieniło przez ten rok, więc zaśpiewamy może razem, zobaczymy jeszcze, to jest trochę taki secret. I teraz do roboty, dużo rzeczy się nowych będzie działo, no wiadomo, jakby jeśli chodzi o show AGT, no to też dalej je działamy. Trzymajcie Państwo kciuki i tak. Ponad tym, co budzi strach, ja czekam na Ciebie i jestem. Proszę, usłysz mój głos, zaczekaj, czekaj. Jak to tak pięknie śpiewa? Brawa dla Was! Donde nace un nuevo sol y se ilumina nuestros sueños. Ven, nuestras voces se unirán, nuestras manos forjarán esta. Среди ярких, прохливих вражень, де я справжня, та що де мій, той мій важір, що увімкне світ. A więc Levi jest z Hiszpanii i reprezentował Hiszpanię na Eurowizji Junior, a Ellen jest z Ukrainy i reprezentowała Ukrainę na Eurowizji Junior. I poznaliśmy się w zasadzie, no właśnie, no na Eurowizji i czekaliśmy na to spotkanie, no 7 miesięcy w sumie. I się udało wreszcie. Szczerze uważałam, że to będzie nie w ogóle możliwe totalnie, no bo wiadomo jaka jest sytuacja też w Ukrainie, na Ukrainie i co prawda Levi bardziej, ale z Ellen bardzo nie wie, było bardzo to niewiadome, ale przyjechała, nie spała dzisiaj w ogóle jeszcze, więc tak. No na pewno pracujemy nad albumem, bardzo ważna rzecz, nowe singielki też będą wychodziły, szczerość bardzo ważna w muzie i tak właśnie będziemy robić. I do przodu, na pewno no, ta płyta w sumie teraz najbardziej, najważniejsza jest dla mnie. Zobaczymy. Ale na maksa jestem, na maksa się nie mogę doczekać, żeby pokazać ludziom coś od serducha. Ta płyta będzie bardzo taka kolorowa, że tak powiem. Dużo się będzie tam działo, bo dalej gdzieś tam szukam. Dalej gdzieś tam szukam swojej muzy, więc no. Więc tak. Połączenie zabawy z nauką, przeplatane atrakcyjnymi wydarzeniami, to zdecydowanie znakomity sposób na naukę języka obcego.